On z Alicornem, Twilight stała się nieśmiertelna i dlatego była zawsze młoda. Kropka. Natomiast jej najlepsze przyjaciółki Pinkie Pie, Rainbow Dash, Rarity, Applejack i Fluttershy oraz Spike, wraz z resztą przyjaciół, znajomych, sprzymierzeńców oraz ich rodzin, starzeli się. Kropka. Kiedy wszyscy już umarli, Twilight została zupełnie sama. Kropka. Była tak zdruzgotana i zasmucona ich odejściem. Czuła się tak samotna i opuszczona, że zaniedbała swoje królewskie obowiązki i odizolowała się od innych. Kropka. Zaczęła szukać samotności, a w tym czasie, z powodu zaniedbania przez nią obowiązków, równowaga i harmonia w Ekwestrii zostały zachwiane, a piękna, szczęśliwa dotąd kraina zaczęła chylić się ku upadkowi. Kropka. Twilight, czując, że zawiodła swoich poddanych i że bez przyjaciół sama nie da rady rządzić Ekwestrią, odeszła i zniknęła bez śladu. Od tamtej pory nikt już jej więcej nie widział i do dziś nikt nie wie, co się z nią stało. W tym samym czasie Ekwestrię i jej mieszkańcy, pozbawieni opieki swojej prawowitej władczyni, stracili całą swoją magię. Trzy magiczne kryształy symbolizujące jedność trzech ras kucyków zostały w jakiś sposób rozdzielone na trzy części, a kucyki ziemskie, pegazy i jednorożce zwróciły się przeciwko sobie i zaczęły żyć oddzielnie. Kropka. Minęło wiele lat. Nowoczesna technologia zastąpiła magię, a małe miasteczka, takie jak Ponyville, zostały zastąpione przez ogromne supernowoczesne metropolie. Kropka. Nauki Twilight o przyjaźni zostały zapomniane, a historie o niej i o jej przyjaciółkach oraz o wszystkich ich przygodach i wyczynach zostały uznane za zmyśloną legendę. On z Alicornem, Twilight stała się nieśmiertelna i dlatego była zawsze młoda. Kropka. Natomiast jej najlepsze